chciałabym z Wami zrobić takie ćwiczenie, że będziemy sobie poznawać las swoimi zmysłami innymi niż wzrok. Czyli bardziej dotykiem, intuicją, węchem, ale też może stopami, jak się zgodzicie ściągnąć buty i na bosaka trochę przejść. To byłoby super. Jest ciepło, więc myślę, że da się to zrobić. I chciałabym z Wami stworzyć taki szlak, po którym później będziemy iść właśnie z zamkniętymi oczami, z zakrytymi oczami. I mam do tego taką długą linę, której nie mam przy sobie, zaraz Wam ją pokażę. I tą linę chciałabym, żebyśmy rozwiesili gdzieś między drzewami, czy położyli na ziemi, czy zahaczyli o gałęzie. I później po tej linie, po tym szlaku będziemy przechodzić. Ja będę po kolei wypuszczać osoby, żeby tam nie było jakichś zderzeń. Będę mówić, kiedy można iść. To nie są wyścigi, nie chodzi o to, żeby jak najszybciej przejść. Tak? Tylko jak najwięcej usłyszeć, wyczuć, bo na tej linii trzeba się bardzo skupić i na tym, co jest dookoła, na tym, co poczujecie pod stopami. Okay.